trzy, wszystko nie żyje. Git. Co? Znowu ten... Bada. Fantastyczny początek odcinka, naprawdę. Nie mogliśmy prosić o lepszy. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy. Tutaj Tivoltunio oraz Pemunio. Przywitaj się, Przemysław, jak już wróciłeś do życia. Cześć, dziękuję za podniesienie mnie. Wróciłem z odwyku. Mamy, moi drodzy, mały problem. Otóż jakby dokonałem, I have done some silly things. No dobra, okej, okay, wprost mówiąc. Usunąłem pierwotne nagranie, zanim wyrenderowałem wszystko, co było tam do wyrenderowania. Dlatego też niestety okradłem was z jednego odcinka. Z odcinka, w którym zdobyliśmy finalnie łopatę, a potem rozkopaliśmy grób, obok którego w tej chwili cyrklujemy. Mamy tutaj przeciwników, mamy tutaj już Wajanę, która jest wyposażona w strzelbę, bo oboje mamy strzelbę. Gdzie jest moja widoczna? Gdzieś tutaj są te bronie u góry. Cyk, strzelba weź, mamy wszystko już ogarnięte. Ja mam już nałożoną tam na latarkę, Boże, na latarkę, na pistolet, latarkę, celownik. Ale niestety, pół godziny odcinka poszło się jebać ze względu na moje winowactwo. Nie wiem, czy to w ogóle ta wypowiedź ma sens w języku polskim, ale wybaczcie, no nie było tam na szczęście niczego pasjonującego, widzieliście kluczowy element poprzedniego odcinka, czyli to jak kiśniemy absolutnie, o masz tą paczkę, znaczy sakwę, nie! Miałeś pod nogami tą sakwę z przeciwnika i wgliczowałeś ją stopą pod ziemię! Zjadłem. Okej, okay, no, wyglądała smacznie. Na szczęście, tak jak mówię, nic się poważnego nie stało. Widzieliście absolutny meltdown, kiedy rzucaliśmy w siebie granatami w jaskini. To był klucz tam, clue tamtego nagrania. Nie straciliście wiele, ale niestety coś straciliście. Tak więc wybaczcie, teraz już będę to renderował po prostu od razu, a nie czekał. Lecimy dalej. Przemysław, jakie przygody dzisiaj wołają o nas? A dzisiaj pójdziemy do jaskini i zrobimy kurs, jak nie usuwać odcinków. O, proszę, proszę. A myślisz, że mutanty się znają na nieusuwaniu odcinków, czy nie znają? Ja myślę, że te mutanty... Znaczy, mutanty nie. Myślisz, że kanibale... te mutanty... Masz typa pod nogami, już nie. Ja myślę, że te mutanty mogłyby być lepszym youtuberem niż ja. Nie, ja myślę, że te mutanty i kanibale bardziej by się nadawały do sprawdzenia filmów niż obecni sprawdzacze filmów na YouTubie. O, pro, to jest akurat bardzo prawdopodobne. Szczególnie biorąc pod uwagę, że są niewidomi, więc na start mają te same umiejętności ewidentnie. No i tak powiem ci... No i podobnie znają język, który sprawdzają. Tak, prawdopodobnie. Losowe pomruki, które dochodzą z jaskiń, brzmią trochę jak język polski. Przynajmniej dla obcokrajowca, więc tak. Wszystko się zgadza. Na szczęście tym razem nie było żadnych resetów, nie było żadnych problemów z postacią dodawania przedmiotów i tak dalej, co było konieczne poprzednio, więc możemy po prostu lecieć przed siebie. Najedzeni, napici, silni i gotowi. Zawsze jestem silny i gotowy dla ciebie. Z tobą. Dla przygód. Jaką przygotowałeś dla nas dzisiaj kryminalną sprawę z pogranicza dzisiaj niemożliwości? Dzisiaj pójdziemy do kolejnej dziurki. Kelvin znowu idzie. Nie zostawiliśmy go! Nie, ja go zostawiłem, ale chyba po wczytaniu save'a się zresetował. Ma wypierdolone na to, co ty mu każesz robić. On ma swoje myśli, swoje pragnienia i swoje cele. Tak, ale dzisiaj idziemy po kolejnego keycarda. Idziemy po VIP keycard, w którym będzie też jedna bardzo fajna rzecz, której ty nie wiesz, a ja wiem. Bo... Giga boss. Ja tu jestem game masterem. No, jesteś też hostem. Tak, naszej pięknej, jak się jesteś nazywa na serwer? Hostem. Coast Dupchlandii. Ja ej, gdybym tak miał kiedyś założyć klub GoGo albo... ale to nie może być klub GoGo, słuchaj. Czekaj, to nie jest... Czekaj, to jest klub GoGo, który nazywa się Dupchlandia i nikt nie podejrzewa, że to jest tak naprawdę burdel. A no właśnie miałem mówić, że jakby nazwa Dupchlandia bezpośrednio sugeruje, że idziesz tam dupczyć. A jeżeli nie idziesz tam dupczyć, to dlaczego nazywa się Dupchlandia? Ale powiem ci, nie jestem pewien, czy to jest najlepszy pomysł na prowadzenie biznesu, nazywać miejsce Dupchlandia i udawać, że nie jest Dupchlandią. Jest to wręcz okaz braku szacunku do nazwy, jaką jest Dupchlandia. Brak szacunku. Czyli słuchaj, sugerujesz, że jeżeli coś jest Dupchlandią, to musi być takie w barokowym stylu otwarte i... Nie, ja dokładnie wiem, jak ma wyglądać Dupchlandia, ponieważ przyszła do mnie podczas snu, kiedy zaczynał się mój okres dojrzewania. To był moment, kiedy mój mózg szalał najbardziej w kwestii takich tematów i wtedy obudziłem się rano i dokładnie pamiętałem, jak wygląda Dupchlandia i pamiętam to do dziś, 20 lat później, może trochę mniej.
Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat. Pamiętam nawet, gdzie mieszkałem, bo pamiętam pokój dookoła mnie, kiedy się obudziłem z Dupczlandium w głowie. Słuchaj, wejdźmy do tej jaskini, bo to ta rozumiem. To jolo, bez armora, mam nadzieję, że damy radę. A ja nie mam baterii do latarki. To może być problem. Mam zero baterii do latarki, a sama latarka jest pusta. Więc nie wiem, czy nie powinniśmy się jakoś zaopatrzyć, ale nieważne. Nie. Słuchaj. Okej. Okay. Dupczlandia przyśniła mi się, kiedy młodym chłopięciem byłem i było to specjalne dla mnie miejsce, a jedyna rzecz, która tak naprawdę mi w pamięci została, ależ chujowo nic nie widzę. No nie no, pierdolę, biorę tę latarkę, bo się zajebię, szczerze mówiąc. Nie mam baterii, mam zero baterii w latarce. Chodź tu wskoczyć. Pomocy, czekaj, próbuję. Słuchaj, Dupczlandia to jest twór bardzo futurystyczny. Ponieważ jest... Nie byliśmy tutaj? O! Ale nie mieliśmy keycarda. O, dobrze, proszę bardzo. Dupczlandia to jest twór mocno futurystyczny. Żadne barokowe gówno. Żadne tam, nie wiem, kurwy na regałach i tak dalej. Moja ulubiona kategoria w burdelu, kurwy na regałach. Słuchaj. Szmaty na podnóżku. Podkurewniki, tak zwane, nowy rodzaj mebla. Słuchaj, Dupczlandia charakteryzowała się tym, że było w niej coś dla każdego. A w jaki sposób się tym charakteryzowała? Otóż, o, wpierdalam ostrygę, świetnie. Był tam system rur. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie się zabiera dziecko, żeby się pobawiło. Takie, wiesz, bawialnia, ani kino, kurwa, tego typu, że normalnie sobie możesz w rurach zjeżdżać i bawić się w kulkach. To takie rury, tylko że pneumatycznie zasilane, które po prostu doprowadzają cię do odpowiednich stref, w których jakby możesz zrealizować swoje najśmielsze pragnienia. I po prostu masz taki jeden centralny hub, z którego możesz udać się w różne miejsca, które zaspokoją twoje pragnienia na wszelkie możliwe sposoby. Kobiety, mężczyźni, jakakolwiek inna kombinacja, niscy, niskie, wysokie, wysocy, takie, srakie, nie wiem dlaczego, ale mam ten image po prostu w głowie cały czas. I tym jest Dupczlandia. Mam w głowie trzy rzeczy teraz. Jeden. Dupczlandia. Wiesz, jak są takie hipermarkety z małpim gajem? W sensie, że dziecko tam możesz zostawić? Tak, i są takie ogromne jakby specjalne budynki, gdzie są, wiesz, tor przeszkód, no właśnie, dokładnie do o tym mówię. W Krakowie było tak. Coś takiego, może nawet jest, nadal się chyba i nazywało się albo nazywa się Anikino. Że dosłownie tam wbijasz i masz całe takie tunele połączone ze sobą, jakieś takie siatki, można się tam wspinać, nie wspinać. Dokładnie, i... tak. No to plus jeden, to faktycznie Dupczlandia tak wygląda i to sobie wyobrażam, to jest taka Dupczlandia, to jest jeden z oddziałów, bo ja myślę, tutaj że... akurat jak o dzieciach mówimy. Ała! Tak, nasze ulubione tematy przy dzieciach. Ja sobie bardziej wyobrażałem, jeżeli mówimy o futurystycznych Dupczlandiach, to słuchaj. Nie jest futurystyczna Dupczlandia, to po prostu jest Dupczlandia, jest jedna prawilna Dupczlandia. Każdy kolejny serwer, który tak nazwaliśmy, to jest tylko imitacja. I wiesz co? Zero dupczenia tutaj jest, jakby to już jest podstawowy wymóg. Ty jesteś na serwerze. Oho, co tu się dzieje, kurwa, jakby nie ma, co tam Wiimote jeszcze ci pozwala? Dwie rzeczy zanim zapomnę. Po pierwsze mówiłem, że właśnie nie potrzebujesz latarki, bo mamy tutaj w miarę światło, ale po drugie masz pistolet z latarką. O mój, o kusza! O właśnie, no i tu jest kusza, teraz ta rzecz. Damn, tego nawet nie wiedziałem. A, czyli ty wiedziałeś i mi nie powiedziałeś. Rozumiem. Tak, to było kusza. O kuszy wiedziałem. Tego chłopa no. Tutaj potężnie przetransformowało. To prawda, wygląda jak trochę zombie z Dying Light'a. Ale ja sobie wyobrażam, wiesz jak są... jak one się nazywają? Ale w Harrym Potterze te kurwy w szafie, które przypominają ci twój... Znaczy no, które zmieniają się w twój Bogin? Największy strach. Boginy, tak. Ale do ruchania. Ale... Aha, czyli zamiast przywoływać twój największy strach, przywołuje twoją największą seksualną fantazję? Tak. Ale też jakby... Jezus Maria. Strasznie pojebane. O kurwa, przeciwnik! Ostatecznie powiem ci tak, z jednej strony spoko, z drugiej strony nie wiem dlaczego mieszasz w to Harry'ego Pottera. Nie mieszam w to Harry'ego Pottera, tylko nie, mieszam... Nie kurwa, a skąd jest bogina, kurwa? No, że to ja jest, też chcę go oskurować, nie? Że to jest jakiś byt, który zamienia się w coś, nie? I dopasowuje się perfekcyjnie do twoich myśli. No to równie dobrze wiesz, może być oparte na... Ale właśnie wiesz, jaki jest minus takiego podejścia?
że jeżeli na przykład wybierzesz sobie dany rodzaj, nie wiem, partnerki, która w Dutchlandii cię interesuje, oczywiście wszystko działa jakby legalnie i kompletnie za zgodą obu tak, stron. Tak, moralnie i etycznie. Żeby nie było, tak, to nie była kwestia jakiegokolwiek, nie wiem, handlowania żywym towarem i tak dalej. Wszystko jest full legit. Plus jakby nie oczekujcie od mojego 12-letniego umysłu, żeby jakoś to bardziej, kurwa, przemyślał. Tak czy siak. Najważniejsze w tym wszystkim jest generalnie to, żeby te osoby, z którymi potem spółkujesz, ostatecznie miały jakąś swoją tożsamość, żeby się identyfikowały z tym, kim są. A ostatecznie, mając takiego bogina za dupczyciela, do którego dojechałeś swoją pneumatyczną rurą, no słuchaj, no to tak jakbyś na przykład zjadł banana albo żelkę o smaku banana. Rozumiem, o co ci chodzi. No, ale. To jest aktorstwo. Tak, to jest fałsz. W takim razie mi się, jak to zacząłeś powiadać, to mi się skojarzyło jak z. Jak kapitan Holt powiedział, jakby aktorstwo to po prostu profesjonalne kłamanie. A ja nie chcę być okłamywany w Dupczlandii. To jest kraina szczęścia. Mlekiem i różnymi innymi płynami płynąca. Ty w takim razie do Dupczlandii podchodzisz w taki sposób bardzo. Ludzki. Ludzki. O, a ja w głowie miałem coś na przykład jak jest w Altered Carbon z tymi androidami. O Boże, no Altered Carbon to już w ogóle odbiera ludzkości jakiekolwiek namiastki, wiesz, indywidualności mam wrażenie. Tak, to ja to bardziej miałem w głowie myśląc o Dupchlandii z moim pomysłem, ale słuchaj, to jest ambitny pomysł, to jest branż. Ponieważ technologia z Altered Carbon, ale podejście ludzkie. Jakby tak. Te rury pneumatyczne jakoś muszą działać, kurwa, no nie wpakujesz człowieka w taką rurę, tak jak, nie wiem, w Multikinie kiedyś były takie pneumatyczne tuby, gdzie wysyłali jakieś rzeczy za kasą, dalej to pamiętam. Jak w Nowym Jorku są w piwnicach. Tak, dokładnie, jakby, no człowieka tym nie wyślesz, no to trochę popierdolone. Trzeba by to zrobić tak, jak na niektórych basenach są zjeżdżalnie, że wchodzisz do takiej rury i po prostu otwiera się podłoga pod tobą. Coś takiego. Zapadnia, tylko że musiałoby to być bardziej jakby z bezpieczeństwem na uwadze zrealizowane, no bo jakby cię, kurwa, nie wiem, przypadkiem przez dupę wyssało całe twoje wnętrzności, no to Dupchlandia długo by nie mogła operować. A więc powiem ci, tutaj jakby bardzo wiele aspektów jest do zrealizowania, jest potrzebnych, ponieważ tego nie tam, otworzymy. No, musimy pierwsze to odbić. Powiem ci tak, jak zaczęliśmy to rozpinę, myślałem, że to będzie... Passion Project, no, to jakby ja myślę, właśnie, że no. Za naszego życia nie uda się zrealizować Dupchlandii, w sensie jakby... Tak, to jest tak jak San Junipero z Black Mirror. O nie! Ty, no powiem ci, gdyby Black Mirror wzięło się za temat Dupchlandii, to ja myślę, że spokojnie. Tak, no ja cię właśnie... Szłoby to tutaj jest nasza różnica. Jak... Najlepszy odcinek Black Mirror, jaki powstał do tej pory. Jak zaczęliśmy to rozkminę, to ja miałem, że to będzie właśnie taki ping-pong spierdolenia, wymiana pomysłów i tego, jak Dupchlandia może wyglądać, a ty masz już pełen jakby pakiet pomysłów. Nie, to jest biznesplan, a nie ping-pong tak, spierdolenia. Biznesplan. Ty masz w głowie taki właśnie ludzki passion project. Ja miałem właśnie taki Black Mirror, gdzie wiesz, to jest nastawione głównie Mirror. Na... dupczenie i jest tak jak w Altered Carbon, także ja myślę, ale nie, to się nie wyklucza. Słuchaj, nie, chodzi i powinieneś mnie w tym zrozumieć, chodzi o dobrą obsługę klienta. Tak, ostatecznie, tak. Jak ktoś wejdzie do Dupchlandii, to ma absolutną gwarancję, że zostanie tak obsłużony, jak sobie wymarzył. I przy okazji, dodatkowy feature, może się przejechać zajebistymi rurami, no bo nie tylko jeździsz zajebistymi rurami, ale też obrabiasz zajebiste rury. No kurwa, to mógłby być slogan to na plakacie. To jest małpi guide dla dorosłych. No, i to no jest, kurwa, to jest tyle marketingowych pomysłów, nie może nie specjalny udać. Resting room, gdzie możesz się zregenerować, wciągnąć kreskę, spalić tak. Jointa, no. Masz sekcję VR jak chcesz. Nie no, po co ci sekcja VR, jak masz, wiesz, real thing. Zapłaciłeś za 3 godziny, a skończyłeś w pół godziny? Zagraj sobie w Angelą w kurwa Przepraszam, CS-a na ile? VR-ze. Dobra, kurwa, ale mieliśmy realistycznie do tego pomysłu podchodzić. Dobra, 3. Zapłaciłeś za 10 minut i skończyłeś w 3? No to dawaj. Masz 7 rurą. Minut CS-a na VR-ze. Masz takie kurwa zegarki jak w akwaparku, które możesz przyłożyć do czytnika i zobaczyć, ile ci czasu zostało. Chociaż raczej ten zegarek musiałby być na przyrodzeniu, żeby jaki liczyć jest po prostu film? Czas użytkowania. Jak się nazywa ten film, gdzie czas jest walutą? No, z Justinem Timberlake'em jest tyle tak, pamiętam. No to nie, ten time, film, coś tam. Ale to jest Dupchlandia. Ale tu Black czekaj, Mirror, ale czekaj, jakby to... Jak to działa? Bo tam jakby dostawałeś czas i jak ci się skończył, to umierasz. To co dostajesz jakby tu? Jak skończy ci się czas... To umierasz?
Nie, ale na pewno nie może, jakby ten nanochip wyłącza w twoim organizmie, jakby horny off. Aha, ale nie, no jakby to, ale to, nie, to prędzej to by był taki fit, dobra, wypierdalamy chyba z tego kompleksu, nie? Tak, możemy, to, znaczy, to prędzej widzę to jako feature dla na przykład osób, które chcą podupczyć, ale na przykład już nie mogą ze względu na impotencję, wiesz, podeszły wiek, czy możliwości fizyczne, się nie? Tak, dokładnie. I chodzi tutaj o to, żebyś mógł nagle wrócić do pięknych lat młodości i pełnej sprawności. Kurwa, wygląda jakby tu bosik jakiś miał być, szczerze mówiąc, albo i nie. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Tak czy siak, no jakieś kurwa typy tutaj są. What the fuck? Czekaj. Ty. I coś takiego się w tobie aktywuje. Ten chip po prostu nagle horniness leci na szósty bieg. Dokładnie tak. Bić, zajmuje czy... się wszelką impotencją, jakby you're wet. Bolą cię plecy, już nie. Ujebało ci nogę. Możesz teraz sprawnie skakać na jednej. O, idą, atakują! O kurwa. Dobra, siekiera? Kurwa, ty ludzie w garniturach tu są. To są pojeby. Korporacja! Poświry. O nie. O kurwa, ale przyjebał. Dobra, muszę tapsy. To są jakieś kurwa lykany, kurwa. Pojeby totalne. Skoczył na raz. O leżę. Kurwa. A ja szybko tapsy. O! O! Leżysz? Tak. Oj. Umarłem, nie! Sen odupczlany nie pomogał. Nie zapisaliśmy też. Kurwa, no nie spodziewałem się, że takie rzeczy się będą tutaj działy. Czekaj. Ja spróbuję się zrespić. I podnieś mnie? Może ci się uda? I coś takiego zrobić, będzie trochę biegania. Dobra, ale kontynuując. Znaczy, nie wiem, gdzie się zrespię. No, prawdopodobnie przy namiocie? Tam, gdzie spałeś ostatnio, może? Czekaj, jestem w jakimś ciemnym, kurwa, miejscu. W jakiejś jaskini dziwnej. Pierdolisz. A to może przed wejściem do tego kompleksu. Tam był kawałek ciemnej jaskini. Jestem w ejakulacie jestem. W ejakulacie? Tak. Co? Wyszedłem z ejakulatu. Ale jestem chyba w tej placówce. Okej. Okay. Gorzej, jeżeli cię pchnęło na przykład do przodu. Nie, wątpię. Kurwa, to się jeszcze nam nie przydarzyło. Nie zdążyły te tapsy zadziałać. Tak, jestem w tej placówce. Korpolykan przyszedł do mnie i po prostu mnie łyknął i no roz. Mam wszystkie swoje itemy. Wsadzili mnie do ejakulatu i zostawili mój plecak obok. No w sumie jeszcze nie badaliśmy, jakie są kary za umieranie w tej grze. Okej, wezmę leki i lecę do ciebie. Jezus Maria, tutaj chyba strzelba musi pójść w ruch, bo jakby inaczej będzie ciężko. Myśleliśmy, że możemy w nieskończoność se napierdalać toporkami, maczetami, kurwa, patykami i procą, ale nie. Wchodzimy na wyższy level. Za bardzo się rozmarzyliśmy. Za bardzo, no, ta Dopczlandia. Ale tak, jakby pomysł takiego wsparcia fizycznego oraz psychicznego, całkiem niezła opcja. To nawet, kurwa, współpraca z placówkami medycznymi, to mogłaby być placówka medyczna. Słuchaj, uzależnienie od pornografii czy nimfomania. Można by tam zrobić oddział, który zajmowałby się radzeniem z takimi problemami. Tak. To jest nieprawdopodobne. Nie wiem, jak marketingowo podziała nazwa Dupczlandia, kiedy ci lekarz powie, że no, w celem leczenia pańskiego uzależnienia od, nie wiem, lizania po dupie bezdomnych wyślemy pana do Dupczlandii. Ale ja już mam pomysł. Umarły. Jakby... Okej, okay, dobra, to poczekam na ciebie. To jest nieprawdopodobne. Serio. Ilość jakby marketingowego potencjału... Wykroić z tego ejakulatu? Tak. Oj, boj, dobra, widzę cię chyba niedaleko. Tutaj chyba chcieliby nas przetransformować. Ale my jesteśmy tacy czarno na białym w tym odcinku. Brzmi... Kurwa. Także początkowo podoba mi się, że mamy różne branże, w sensie ten taki ludzki, ten taki z boginem, ale do seksu. Ale powiem ci, jeżeli naprawdę chcielibyśmy zrealizować nawet w marzeniach coś takiego, to faktycznie taki, ale to musiałoby być na technologii oparte, jakby zgroundujmy tak. To nawet w pojebanej, ale hipotetycznie potencjalnie możliwej do zrealizowania przyszłości świata ludzkiego, nie? Tak. Jakieś, jak na przykład było w X-Men Days of Future Past, gdzie były te podjebane gen Mystique, który sprawiał, że mogły się roboty dostosowywać do jakby mutantów, z którymi walczą. No to podobnie mogłoby być tutaj, nie? Bo chciałem właśnie wspomnieć jeszcze jakby, to są dwa brancze, jeszcze co może być? Androidy z Detroit.
No w sumie, jeżeli jakby... chcesz przepeklować sobie robota, no to kurwa, czemu dokładnie, nie? Dokładnie, jakby, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba rozważyć jakby na podstawie prawnej, etycznej, moralnej. Co z ludźmi, którzy mają na przykład celebrity fetysz, bo to jakby, nie, to chyba że celebryta wyrazi zgodę, jakby jest jakiś celebryta, który powie spoko, możecie mnie ruchać i my wtedy jakby licencjonowany. No powiem ci, to mogłaby być nieprawdopodobna forma zarobku, gdyby właśnie takie licencje dla takiego aktora na przykład, czy tak, innego celebryty. Tak, a wiesz dlaczego o tym pomyślałem? No. Pedro Pascal na TikToku. A, no tak, też masz Daddy Talka w tej chwili aktywnego, widzę. Mam go od 13 miesięcy. A, no tak, bo ty przecież wcześniej go w Narkosach oglądałeś i tak dalej, to jest taka opcja. Oberyn. Wyciągam kurwa strzelbę, może ta kusza by była dobra do walki z nim. Ty kurwa, to jest może specjalnie... Humor! Bo dobra, strzelam tam. Właśnie ze slag ammo. Tak. O kur... Właśnie, o Woda. Kurwa, woda? No dobra, woda. Woda, nie wiem, odłożyłem strzelbę, bo myślałem, że już będą tylko te małe pojeby, ale szczerze... Chyba wyciągnę ją z powrotem. Gdzie jest ta kusza? Strzelba ma zajebisty zasięg jak coś. Kurwa, gdzie jest kusza schowana? Kompletnie już nie wiem, gdzie szukać rzeczy w tym ekwipunku. Tutaj. Dobra, jolo, przetestuję jak kuszę. O, ale spina zrobił jebany. Oj, chuj, nie trafiłem. Idę spinner. Oj. Naprawdę. O chuj. Rozmarzenie się w tej Dupczlandii to piękna opcja. Ty, no to są, kurwa, korpolekany. Takie pół mutant, pół korpo. Nie. O! Mam nie próbuję zrobić żart, że w żadnej części nie jest człowiekiem, bo jest już, bo był wcześniej już korposzczurem. Słuchaj, teraz no jest jesteś taka tylko korpomutantem. Bo jakby człowieczeństwo, kiedy jesteś korpo, jest ci zabierane bardzo wcześnie, ale fizyczna forma dopiero na tej wyspie. Dobra, skurujmy korposzczura, let's go! Dobra. To jest ten kawałek garnituru? Tak, to jest ten garnitur z Johna Wicka, kuloodporny i generalnie... Niesamowicie wytrzymałe. Dobra, skurujemy wszystkich, bo jakby bez tego to będzie naprawdę ciężko. Ale czekaj, bo ja chcę się przyjrzeć, typiarze. Nie tym, tym. No, bez oczu, bez ust, do Dupczlandii by się nie nadawała na pierwszej rozmowie o pracy. Nie. Ty mówisz, żeby się nie nadawała, ale ty nie wiesz. Może ktoś lubi. Kurwa, no dobra, fuck. Tutaj mnie zagiąłeś. Właśnie... Zapomniałem, jak szerokie może być spektrum ludzkich preferencji. Tak, ale myślę, że i to bardzo wcześnie musimy założyć. Ja osobiście jestem przeciw jakimkolwiek fetyszom stóp. Słuchaj, ale... Moralnie, jeżeli wchodzisz etycznie, w taki, nie wypada. Jeżeli wchodzisz w taki biznes, to wydaje mi się, że tutaj jedyne, co podziała, to zasada all or nothing. Ponieważ, słuchaj, zakładając, że Dupczlandia istnieje już w świecie, w którym wszystko jest akceptowane i jakimś jebanym cudem, to musi być alternatywna rzeczywistość, ludzkość pogodziła się z tym, że ludzie są różni i lubią różne rzeczy, to, wiesz, to w ogóle, kurwa, jakiś wielki mutant długi tutaj jest, przyjrzyj się temu, jak będziesz miał chwilę. To, żeby Dupczlandia mogła istnieć, to świat musiałby się zmienić. Ona nie dała, nawet chuj z technologią, Dupczlandia nie mogłaby istnieć jakby w świecie, w którym my teraz żyjemy, przez po prostu ograniczenia tego, jak rozwinięte jest podejście ludzi do takich rzeczy, do otwartości seksualnej i tak dalej. Więc gdyby Dupczlandia istniała, to odrzucanie ludzi z fetyszem stóp byłoby prawdopodobnie przestępstwem. Wiem, że masz rację, ale nadal to jest fetysz. Nie potrafię, no nie da się. Czytając tę notatkę, co tutaj? Zmarnowaliśmy całe popołudnie i nie zlokalizowaliśmy żadnych piłek golfowych? To jest nieakceptowalne, nie dostajemy odpowiedzi na żadne maile i to jest niesamowicie nieprofesjonalne. Ani ja, ani mój brat nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak jesteśmy traktowani. Kurwa, czy tutaj to był... Czy to jest Dupczlandia? Kurwa, to był taki popierdolony plot twist, jakby się okazało. Jakby ewidentnie tutaj mam wrażenie, jakieś korpobogacze albo inne skurwysyny tak, sobie miejsce kupowały w jakimś bunkrze. Kurde, właśnie to jest problem, że Dupczlandia to jest pomysł na biznes, ale nie moglibyśmy jakby... Że to nie może być tak jak na przykład lot na Marsa czy inne rzeczy, że to jest tylko dla bogaczy. Nie no, ja wydaje mi się, że Dupczlandia mogła... Słuchaj, oglądałeś Wilka z Wall Street? Jak myślisz? Myślę, że tak.
No to tak. Ale nie widziałeś Now You See Me, tak więc jakby nie wiem już, co mam o tobie myśleć. Fair enough, fair enough, fair enough. Ale tam w pewnym momencie Jordan Belfort wylistował trzy jakby tiery ekskluzywności prostytutek. I to już jakby jest koncept, który jest znany od dawna. Takie chujowe, lepsze i najlepsze. I to samo mogłoby istnieć w Dupchlandii. Miało być różne rodzaje pasa, zależnie od tego, na co cię stać. I powiem ci tak, w świecie, w którym Dupchlandia mogłaby istnieć, móc przepeklować dowolną osobę, którą zachcesz, oczywiście wiadomo, to powinno być ludzkie prawo. Tak, więc tak, ale może być dostawał. Prawo, więc ja myślę, fundowane przez kraj żetony na ruchanie. Dokładnie, ja myślę, że to jest biznesplan, który z początku z prywatnego przedsiębiorstwa może być po prostu jakby... jak to się nazywa? Zapomniałem słowa. A tu jest woda, może nie widziałem, co się tutaj znajduje. Ale no, zmieni się to jakby w program rządowy i oficjalnie staniemy się ministrami do spraw Dupchlandii. Dupczostranci. I jakby to będzie jedyny jakby... Jedyna pozycja w jakby w polityce, to będzie, a to już będzie to jakby tak jak mówimy, to jest w świecie, w którym już jest totalnie inaczej, to już jest jeden międzynarodowy rząd, jakby jest Ziemia jako planeta i jeden kraj, więc tak, no, to jakby mówimy o innych czasach. Myślę, że tutaj po prostu ludzkość musiałaby rozwiązać wszystkie swoje problemy, żeby jedynym jaki został było dupczenie. I wiesz co jest najlepsze, wiesz to jest co jest woda, najlepsze, płyniemy sobie gdzieś? O, a co jak umrzecie, kto wtedy będzie się zajmował Dupchlandią? I wtedy wchodzi San Junipero, aplaudują nas do chmury, bum, jesteśmy ministrami do spraw Dupchlandii na zawsze. Żyjemy wiecznie i zarządzamy Dupchlandią. To my jesteśmy Dupchlandią. Tak. Kod źródłowy to nasze neurony. Nikt nie może po prostu, nikt inny. Znalazłem tu jakieś przejście w jaskini, boję się trochę płynąć, ale jesteś za mną, więc już boję się trochę mniej. Strasznie popierdolona koncepcja, tak więc powiem tak, no Dupchlandia nie była tak zaawansowanym konceptem w mojej 12-letniej głowie, kiedy ją wyśniłem, ale nie da się ukryć, że pojawia się notorycznie od tamtej pory. Pierwszy pomysł, jaki miał Przemysław na nazwę tego serwera, Dupchlandia, kurwa, no to siedzi w głowie, bo to jest piękna koncepcja. Ale właśnie, to jest w Polsce, to jest polska Dupchlandia. Musimy znaleźć odpowiedniki słowa dupczyć, takie tak samo śmieszne w innych językach. Fracking. Nie, to jest to wydobywanie tego gazu ziemnego. Tak, czekaj, kolejne. Frackling. O kurwa, ja go już skuruję. Jarmora nie ponakładałem. Obroniłem chyba. Musimy sobie znaleźć jakąś farmę pocisków, bo już naprawdę walczenie za pomocą tych broni białych to jest beneath us. Jesteśmy, kurwa, ministrami dupczenia. Nie powinniśmy się... Nie powinniśmy się zniżać do walki z tą białą. Zajebiście się was słucha. Nasz podcast. Pamięci, wydaje mi się, że gdybyśmy wypuścili podcast, to spokojnie moglibyśmy konkurować z tym, z dwóch typów podcast, biorąc pod uwagę na jak po prostu randomowe tematy pierdolimy w nieskończoność. Dwóch typów podcast, Rocky Borys, Joe Rogan może się pocić o swoją pozycję na Spotify'u. A potem, jak będzie smutny, będzie mógł przyjść do Dupchlandii i sobie ulżyć. Ale słuchaj, jak potężni bylibyśmy, gdybyśmy nie grali jednocześnie w gry? Ja myślę, że... W moim przypadku prostu... zwolnione zostałoby dodatkowo 80% zasobów mózgu. Jak nie więcej! O, dajcie znać, czy chcecie usłyszeć cały podcast, który będzie miał, nie wiem, 15 godzin tylko na temat Dupchlandii. Tak, nie, to nie będzie podcast, to będzie live stream, na którym będziemy gadali cały czas. I tyle. Idzie. Oś! Zdech. Dobra, nie mam dużo amunicji, ale ją wykorzystuję. Dzieciaki tam jakieś są. Wiesz co? Pierdolne granatem. Allow me. Kurwa, nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, jolo, rzucam granatem przed siebie. Mam nadzieję, że nie zginę. Wycofę się. O! Kompletnie nie widziałem, co się działo, bo latarkę sobie wyłączyłem na chwilę. Ale chyba się ale udało. Ale widzimy chyba trochę swoje latarki. Nie, absolutnie. No ja mam włączoną teraz. No to ja twoją widzę. Ty moją widzisz? Dobra, czekaj, tak. Bo tutaj typo do oskurowania. Widzę jak świecisz. Okej, tu jest. Kurwa, gubię się. No właśnie. 24-godzinny livestream, na którym pierdolimy różne głupoty. Ale nie dalibyśmy rady, bo jakby trzeba spać, nie? Trzeba by jakichś zmienników rozkminić jeszcze. Od czego by się to różniło od innych streamów? Na którym streamie my nie pierdolimy głupot? No dobra, ale to by był, wiesz, na ekranie byłby tylko waveform visualizer. Nie. Subway Surfers. Subway Surfers.
Albo Temple Run, żeby było bardziej klasycznie. Zależy, jak nowatorskie pomysły prezentujemy, Minecraft parkour. Idziemy w górę z tymi, z nowością gier, nie? My się śmiejemy. A jak temat byłby poważny, to w tyle byłoby Dark Souls. Wyjście! Czy my tak zebraliśmy VIP-ki kart, dobra. I co najlepsze, to nie my gralibyśmy w tego w Subway Surfers. To było gotowe nagranie. Czy o, nasze? A jak się rozwiniemy, nie. Będziemy już... Zajebane z TikToka. Innej opcji nie ma. Jak się rozwiniemy i będziemy mieli już jakby... Będziemy największym podcastem na świecie. To wtedy, no, będziemy wtedy mieć dedykowaną... Będziemy mieć dedykowanego prosa od Subway Surfers, który real time będzie nam po prostu grał. Kurwa, powiem ci, jeżeli ja wejdę na Medikinet, to będziemy mogli, kurwa, naraz grać w jedną grę. Na przykład ja będę tylko w prawo odbijał, a ty tylko w lewo. Ja mózg 2.0. Która jest godzina? Możemy pójść spać, rozłóżmy plandekę, będzie tak, akurat dobra. Rano. Ja wyobrażam sobie po prostu, że zamienimy się razem w Modoka. O kurwa, razem? Ale co, będziemy jak w tej kreskówce koto-pies, że jeden jakby jest od przodu, drugi jest od tyłu? Czy obok siebie w jednym jakby tym konstrukcie metalowym? O kurwa. Tak. Co to za dźwięki pojebane? Słyszałeś to, Przemysław? Właśnie. Jakieś takie, jakby żniwiarze, kurwa, przylecieli. Czemu jest 18.06? O, kurwa, przyszedł jeden jebaniec jakiś. Enemies are nearby? Kurwa, nie wiem, czemu. No właśnie, trzeba, kurwa, znowu spać. Jakby, dawaj, gdzie ta plandeka zebrałeś? Czy to możliwe, że dlatego, że... Znaczy, ja sobie jebałem Energola, ale to... Nie, no niemożliwe, żeby Energol blokował, chyba, że... Nie, nie. Ilość godzin zależy od potrzeby spania? Nie, chyba nie. Tak? Nie. To by było dziwne. Co to, kurwa? Bo mam wrażenie, minęło 10 minut. Przepraszam, czy ty widzisz, co się tutaj znajduje? A nie, to jest zwykły kanibal, ale z armorem tylko na głowie? Może? Nie jestem pewien. O! Pizdy. Chyba nie widzę, co pnę. O kurwa, właśnie... tutaj jakiś gościu z tymi. Sickles, jak to się kurwa nazywa? Sierpami? O, sierp, tak, gość miał sierp. Albo, sierpem i młotem. Albo miał pół takiego rantu od wiaderka w ręku. Nie jestem do końca pewien, co to było. Kurwa, no, a może po prostu właśnie przeciwnicy dookoła, dlatego nas wydupcyło ze spania. Jeden nam, kurwa, pod namiot wchodzi, jebaniec. Dobra, zrzucił torbę. Sakwę, znaczy. No, jakieś takie nowe rodzaje tych skurwysynów się popojawiały. Ty nadal nie widziałeś tego jednego. No, nadal nie widziałem tego jednego. Dobra, jeszcze raz spanko. Let's go. Okej. Okay. Może się uda tym razem? Proszę, dajcie poranek. O! Nope. No nie, po prostu jesteśmy chyba atakowani, dlatego nas budzi. Haba. No to mam pomysł. Haba baba. Bo ta plandeka, jakby nie ma... Zbieraj tę plandekę. Nie ma chyba rodzaju domku, który by nas uchronił w 100% przed atakiem, okay. Poza może naszym własnym domem. Czekaj, bo się kurwa zgubiłem w... No kurwa, dosłownie na to patrzyłem przed chwilą. Myśl o Dupchandi, ona da ci cel. Myślę. Szukam wsparcia... Ledwo stamtąd wyszliśmy. Gdzie to jest? Chcecie wrócić do jaskini i tam rozłożyć plandekę. O, sprytnie, ale to jest bardzo kurwa dobre pytanie. Tutaj. Tu. Dobra, czekaj, idę. Może faktycznie to jest najlepsze rozwiązanie. Do jaskini! Do Kelvin spania. Kurwa, włazimy z powrotem do odbytu szatana, bo tak się pewnie nazywa ta jaskinia. Rukiczuki Kadabidi Cave System. Kurwa. Przypomniałem się te TikToki, jak te ludzie jaja robią z tych ludzi chodzących po jaskiniach. Kurwa. Nagle gościu wyskakuje spod jakiegoś dywanu. O, hey guys, I'm at the Rukiczuki Madafaka Cave System. Robak właśnie odgryzł ubikutasa, ale dajemy radę. Czekaj, za 40. Nie mogę. A ja mogę. Tutaj w prawy dolny róg celuj. O, jest git. Za 48 sekund cała jaskinia zostanie zalana nieprawdopodobną ilością wody. No jest 7 rano. No jest 7 rano, spalę w jaskiniach to. That's my jam. Rozkminione. Dobra, to możemy wydupcać. Powinno być już chyba jasno. Jest. O, nie, ja to pierdolę. Dupchlandia jest spoko, ale łażenie po ultraciasnych jaskiniach? Nie, dziękuję. No dobra, dużo tych grubasów tutaj. Musiałbym się napić do strumienia. O, Calvin. Siema. Całą noc spędził z Jonisą. Stał sobie tutaj. Chłopaki, gdzie poszliście? Goni cię jeden typo. No, niech goni.
Znaczy, bardziej to tak stał, kurwa, w miejscu i czekał, aż co odejdziesz. Najbardziej mi się podoba, sakwę? Że energetyk sakwa. Się trzyma, nawet jak się przespałem i do teraz mi się trzyma. A ja muszę coś zjeść, a nie mam, kurwa, czasu ani możliwości, ale może jakąś znajdę. Jest masz to jakiś ten strumień? No nie, no mam, kurwa, konserwę. Bacon batona mam. Tam były, masz te. Kawałek boczku zjedz. Da mi chociaż... Te kawałki boczku chuja dają, jeżeli chodzi o to pożywienie się. Mam upieczone mięso, czemu batony wpierdalam? Kurwa, no w grze jak w życiu. w życiu sobie te same pytania zadaję, by the way. Why am I doing this to myself? Powiem ci, Przemysław, to może być jeden z najlepszych odcinków The Foresta, jakie wypuściłem od całego początku tej serii. Ale to pierwszy raz umarliśmy. Wykonceptualizowaliśmy całą Dupczlandię. A i oczywiście zapraszamy w komentarzach też, możecie dawać wasze propozycje. Jakie jeszcze byście widzieli feature'y w Dupczlandii? I oczywiście tak. Zaznaczę, że jednocześnie pisząc to w tych komentarzach, oddajecie wasze prawo do ubiegania się o jakby własnościowość i procenty, które zarobimy na tych pomysłach. Tak, to już jest nasza trzecia marka, zaraz obok podczasu, ping-pongu, spierdolenia, Dupczlandia, to jest nasz trzeci trademark. To mogła będziemy być nazwa kolejnego podcastu, tylko o ruchaniu, ale nie wiem, czy jesteśmy na tyle komfortowo, jakby się czujemy w tym temacie, żeby go produkować. Będziemy się, kurwa, sądzić jak Nintendo i Disney. Będziemy się sądzić jak Gwyneth Paltrow i ten jeden typ, kurwa, na nartach. Ale ty w ogóle słyszałeś najbardziej petty rzecz, jaką ona zrobiła? Tak, że tam masz na myśli to, że wychodząc mu szepnęła tam do ucha? Nie, że ogólnie cała kwestia była o to, że ma rację, więc symbolicznie poprosiła tylko o dolara. Jako odszkodowanie. No cóż, dużo jajowe podejście do sprawy. Trzeba przyznać. A to co, Przemysław, kierujemy się w stronę domu, który jest, kurwa, no całkiem daleko. Ty, ale śmieszkujemy sobie teraz, ale jak tak pomyślę, to Gwyneth prawdopodobnie byłaby jedną z naszych jakby biznes partners. No bo biorąc pod uwagę, że ma w swoim sklepie świeczkę o zapachu własnej cipy, to... Dokładnie o tym mówię. Ciekaw jestem, ale wiesz, to ostatecznie Dupczlandy też można było merchandise rozwinąć, nie? Nie no, zdecydowanie, tak. Nie masz pieniędzy na podupczenie, to możesz sobie takiego Carlosa z południowej Brazylii kupić w formie świeczki, nie? I tam jakieś feromony dorzucone do środka, może w pakiecie z jakąś zabawką na przykład, żeby sobie w domu poradzić bez przychodzenia do Dupczlandii. Brand, który ma nieskończone możliwości. Dokładnie i to mi się podoba, bo jak teraz myślę tak, Pedro, no oho, Pedro lecą. Prawdopodobnie jest prywatną osobą i Pedro Pascal raczej nie chciałby z wiadomych powodów i jakby udzielić swojej twarzy i być modelem na licencji, ale zapach Pedro Pascala jakby... Tak, ale trzeba by w takim razie wynająć specjalnych agentów, którzy będą pokryją mu wąchać celebrytów, bo niekoniecznie też chciałby oddać swój zapach. Oddać swój zapach to jedno, ale jeżeli wiesz, do czego będzie wykorzystywany, to już druga rzecz. On może śmieszkować w wywiadach, że yes, I'm your daddy i tak dalej, ale z drugiej strony, kurwa, jakby się dowiedział, że jego zapach będzie po prostu w bibliotece Dupczlandii gotowy do kupienia w formie świeczki, dildo, czy nie wiem, tych incensów, że se kurwa kopiesz w piasku i potem usypujesz Pedro Pascala na tym piasku i podpalasz. Nie wiem, czy byłby aż tak bardzo chętny na takie... O kurwa, bajery. Vietcong. Ja nie wiem, ja jeżeli... Znaczy wywiady wywiadami, masz rację, ale ja myślę, że mimo wszystko Pedro tak naprawdę jest cool slutty daddy. No jest taka opcja, ale wiesz, to tam jakby kto by tutaj się na to pisał, to już jest inna kwestia. To prawda, na pewno byłby duży branch, on już teraz właściwie istnieje, czyli merchandise, tak, ale zabawki erotyczne, które są specjalnymi odlewami gwiazd porno. A no właśnie, ale to już jest teraz chyba popularne, nawet są zestawy, gdzie możesz sobie swój własny odlew zrobić. Tak, to kochanie, prawda, to wyjeżdżam jest... na delegację w 3 miesiące, go fuck yourself. Zostawiam ci cząstkę siebie. Odlew mojej knagi. I możesz sobie wybrać materiał. Za 3 tygodnie dostarczą. Za 3 tygodnie? Mordo. Next day delivery. No dobra, ale wiesz, no. Zależy jaki chcesz poziom zaawansowania. Jeżeli chcesz potrójny, turbinowy, wibrujący silnik oscylacyjny bez przeplotu i z nasmarowanymi łożyskami, to wiesz, takie rzeczy się długo tworzy.
Ale to jest naprawdę przyszłościowe, bo od razu teraz pomyśleliśmy o... Taka szczytownica jakby, to pójdzie za ciebie, kurwa, na zakupy. Kurwa, pamiętam te nazwy, bo kiedyś oglądałem odcinek, jak jeszcze, wiesz, tam... Browsowałem telewizję... Kurwa, jak to jest... Browsowałem telewizję w późnych godzinach nocnych i było... Kurwa, jak to się nazywało? Szpital na peryferiach? Jakiś taki ultra satyryczny, komediowy, sitcomowy, polski... Daleko od noszy? Ładna polana. O, daleko od noszy, tak! Daleko od noszy. I tam po prostu pamiętam ten, kurwa, jeden odcinek, gdzie był ziomek, który miał szczytownicę. Czyli wyglądało to jak mały transformator z takimi zaczepami, które wczepiał se w chuja i po prostu... To była szczytownica. Pamiętam tę nazwę do dziś. Skrzywiło mnie to. Zakazane w Dupczlandii. To wygląda absolutnie, jakby specjalnie zrobili ten teren po to, żeby się ktoś tu zbudował, albo coś tu dopiero dodadzą, bo nie buduje się terenu w ten sposób, żeby nic tu nie dodać. Bo ktoś przypadkiem, zapisując mapę, kliknął pędzlem po prostu czyszczenia w tym miejscu, idealnie ja okrągłym. Ja pamiętam ten... Robię, tak, ogólnie daleko od noszy kojarzę, czy to nie miało jakoś jeszcze, to miało jeszcze jakąś dziwną nazwę, mam nie wrażenie, wiem. Bo była szczytownica i był chyba orgazmotron. Czekaj, kurwa, wygoogluję gdzieś to. To są stare czasy, oni mogą być, mogli już wtedy myśleć o szczytownicy, ale to nie było jeszcze to, znaczy o Dupczlandii, przepraszam. Tak, orgazmotron. Oglądałeś ten sam odcinek, widzę, plus jeden. O Boże. A nie, wait. Orgazmotron faktycznie to jest nazwa, która jest dosyć często używana. A szczytownica? Co jest, kurwa? Przemysław, gramy w Forest, nagrywam odcinek. Nie przeglądaj pornosów w tej chwili. Nie przeglądam. Ja wiem, przeglądam, że nad radio pracujesz, ale kurwa. Przeglądam dziwne rzeczy a propos szczytownicy, bo uwaga. Orgazmotron jest to jest takiego. Znany koncept. Swoją drogą, Calvin jest, kurwa, tak daleko. A chuj mu, szczytownica. Urządzenie orgiak występuje w powieści Stanisława Lema, Pokój na ziemi. O, jebany, no pisał o przyszłości, nie? To nie ma się co dziwić, że wszystkich aspektów dotknął. Ja bym naprawdę chętnie przyjrzał się wszystkim... O, kopiemy! No pewnie, że tak. Chyba grób nieznanych kanibali. Gdzie moja łopata? Ja myślę, że gdyby się przyjrzeć wszystkim jego działom, to moglibyśmy odnaleźć jakby pierwsze koncepty Dupczlandii. Tak, ale mi się też podoba. Tak się zajarałem możliwością po prostu. Tak mi się to podoba, bo na polskim wyobraź sobie, no to przeczytajcie jedno dzieło Lema i zróbcie potem przedstawienie, prezentację w klasie. Dzisiaj klasa 4B. Będzie odgrywała przedstawienie o tytule Dupczlandia. Marzenie czy fakt? To będzie pierwsza część przedstawienia, drugie przedstawienie wykonała klasa 5B i oni zrobią królewną pizdolonę. O. Nos jak haczyk, okulary, coś pierdoli babsztyl stary. Kiedyś znałem sporą część królewny pizdolony na pamięć. Nie wiem, czy to jest brag, czy może krzyk o pomoc. To też fajnie pokazuje, tak już całkiem serio, lubię strasznie te właśnie stare dzieła, tak jak na przykład Tuwim, całujcie mnie wszyscy w dupę, bo to pokazuje, że kurwa to mieli byli śmieszni ludzie, tak, to byli śmieszni ludzie, to nie jest tak, że każdy kiedyś był sztywnym. No ale pani na polskim ci człowiekiem. Powie, że oni po prostu wstawali rano, wpychali kija w dupę i pisali poezję. Tak, albo jak się każdego dnia budzili się i myśleli o tym, jakby dzisiaj, kurwa, napisać, że wszystko jest chujowe. Polski nie ma, musimy się na tym skupić. Tak. Wolna Polska, albo też muzyka klasyczna, nie? To jest takie poważne, highbrow, jesteś szanowany. To niekoniecznie masz na myśli muzykę klasyczną, tylko muzykę poważną, bo muzyka klasyczna to tylko muzyka z okresu klasycyzmu. No, tego typu rzeczy w stylu. To jest legitny opierdol, który dostałem pod jednym filmem kiedyś. A. Jak taką typową orkiestralną muzykę nazwałem muzyką klasyczną. Ale normalny człowiek, przeciętny człowiek, jakby kojarzy to, że takie poważne, że wiesz, takie zazwyczaj formalne, wiesz, wysoka klasa. Meanwhile Mozart napisał kompozycję, która jakby mówi, liszcie mi dupę. Także... Cóż, no, Mozart to w ogóle był kontrowersyjny.
i pierdolnięty. Strasznie dużo, o, ja myślę, że on byłby VIP-em w Dupczlandii. Kurwa, mord. Gdyby istniała mord. Wtedy, to by był tam VIP-em. Mógłby nawet być udziałowcem. Patronat, tak. Patron. Jego muzyka grałaby na korytarzach. I specjalnie by opracował, byłyby różne strefy, różnej prędkości dupczenia i tam by, był, tam by grała muzyka skomponowana przez Mozarta pod odpowiedni BPM. Wiesz, okej, okay, no. Czekaj, rozwiń tę myśl dalej i pomyśl o tym, co ja teraz mam w głowie. No nie wiem, podbicie Spotify'a? Nie rozumiem. Muzyka, dupczenie, specyficzne tempo. Co będzie naszym theme music? Aha, to z Reddita. Sibat! To jest to? Tak. Jezus Maria. Gdybym tylko pamiętał, żeby to tu wstawić. Dobra, wiesz co, Przemysław, przypomnij mi to. Oto soundtrack do Przylandii, ale tylko w strefie dla ludzi naprawdę pierdolniętych. Nie słyszę go teraz. Nie będę udawał, że słyszę. Nie mam go na słuchawkach. Ale jeżeli nie zapomnę tego wmontować, a nie zapomnę, bo kurwa, mam to zrobić od razu, jak tylko skończy się nagranie tego filmu. Takie jest postanowienie. No to co? No to... To kurwa, no, może to odrzucić nie niektórych ludzi, ale to musiałaby być też specjalna strefa. Nie ma innej opcji. Aloes, aloes. Mieliśmy posadzić nasz własny, trzeba trochę nad tym domkiem popracować następnym razem. Tak, ja może siądę, zobaczymy. Tylko nie zmuszaj mnie znowu do resetowania całej kurwa postaci. Nie, to już będę robił na multi, to wiem. Teraz już wiem, jak to dobrze optymalnie zrobić. Kurwa. I są nowe glitche na drewno. Czekaj, bo się zgubiłem. A, tutaj, dobra. Tak, też. O, zamiast oddalić sobie GPS-a, to go notorycznie po prostu wyłączam. Dobra, zajebiście. Ja tutaj podreperowałem mój zapas wszystkich roślinek teraz podczas tych podróży, tak więc jest zajebiście. I ładnie ten nasz kabin wygląda. Home sweet home. No powiem ci, Brokeback Mountain 2. Well, lol. No ładnie wygląda, fajnie jest, ale faktycznie można jakieś tutaj ogrodowe rzeczy jeszcze dorobić. Nie wiem, jak pojebane jeszcze rzeczy nas czekają, ale pewnie bardzo. To kurwa, mam nadzieję, że zaatakuje nas w końcu ten jeden fajny kolega. A chyba nie. Będzie fajnie. Zapomniałem wcześniej wspomnieć, jak wspominałeś o to, czy będziemy jak sytuacja pies i kot z tym modokiem. Nie. Przypominam ci, po pierwsze, upload do chmury, po drugie, i tak jesteśmy tą samą osobą. Kurwa, no dobra, to jest dość przekonujący argument. Zjadłem zgniłe mięso, z tej okazji, kurwa, mać przypadkiem. Piękna ta nasza przełęcz. Piękna ta nasza Dupczlandia 0,1V. To jest też ciekawe, na przykład pomyślmy o tym w ten sposób, jeżeli jest piękna ta nasza przełęcz, co z postaciami jakby fikcyjnymi, co na przykład jakby ktoś przychodzi i takie, chcesz sobie poczuć oba miecze Geralta z Rivii. No wydaje mi się, że all is fair in the digital game, jakby póki masz prawa do takiej postaci na stopie jakby prawnej, że wiesz, masz upoważnienie do używania ich imidżu i generalnie, nie wiem, może modeli postaci, no to co, no to kurwa let's go. I tutaj dokładnie. Właśnie VR, haptyka, stroje specjalne, o motylek na maczecie, symulujące insercje, generalnie wchodziłbyś do takiego poda, który po prostu w każdy twój otwór wybrany się wpina, i 70 minut później wychodzisz, jakbyś, kurwa, 4 razy do nieba trafił i z powrotem. Podoba mi się nasze spektrum, bo ja znowu myślałem, że wiesz, jest Android, który jest po prostu zrobiony na Geralta z Rivii. No ale widzisz, mówiłeś też o sekcji VR. Tak, ale sekcja, ale to jest pełen pakiet. Co chcesz, co ci pasuje, wiesz, na przykład możesz być onieśmielony przez prawdziwego Androida, więc wolisz być wypełniony w VR-ze. Różne rzeczy, ale czekaj. Nie bez powodu wspomniałem o dwóch mieczach Geralta, bo taki android Geralta może mieć w spodniach dwa kutasy, tak jak on żartował tam ten żołnierz. I to nie jest żart. Jakim podekscytowanym głosem ty to powiedziałeś. Ale kurwa, to jest dobry to jest kto tworzył Black Mirror? Black... Dlaczego płonę? Kurwa, zacząłem płonąć, randomowo Black zacząłem... Mirror... Coś ty mi zrobił, kurwa. Ej, stałem se na ganku i zacząłem płonąć, kurwa, dlaczego? Nie, to płonąłeś od kiedy wszedłeś do szopki i z niej wyszedłeś. Chyba przez ognisko przeszedłeś. Kurwa, ale nie czułem tego ognia, póki nie stanąłem tutaj. Już pomyślałem, że wampirem jestem, kurwa, co się stało? Charlie Brooker jest twórcą. Charlie... Zrobimy nowy Black Mirror.
No ale widzisz, tutaj jakby spektrum opcji jest bardzo szerokie, bo to może być dwukutasowy Android, model specjalny, może to być doświadczenie VR-owe używając maszyn. Prawdopodobnie intimidation ze strony Androida mogłoby być po prostu na aplikacji skręcone w jakiś sposób, nie? Że on, zrób tak, żeby ten Geralt był bardziej wstydliwy ode mnie i wtedy nagle ty stajesz się jakimś, wiesz, domem tutaj, topem, on jest subem i let's go. Dzień dobry, co dzisiaj sobie pan życzy na... Tak jak, o kurwa, tak jak jest w Proszę wstydliwego Dante z Devil May Cry'a. Dokładnie, jak jest w Johnny Wicku Haron, wiesz, masz takie, hello sir, how can I help you today? I wiesz, wybierasz sobie z listy takie Geralt of Rivia, Tukutasis and... Konfigurujesz sobie doświadczenie tak jak rozkazy Calvinowi, nie? Po prostu każda kolejna linijka ci pozwala wybrać różne rzeczy. Silly little uwuger. Albo zdajesz się, albo opisujesz siebie i swoje życie ChatGPT-8 i on sam ci dobiera idealne doświadczenie dla ciebie. No to tak jak Bogin, to już mówiłem. To widzisz? Ale nie, to jest... nie. Posyła cię w odpowiednie miejsce rurą, które najlepiej ci spasuje. No tak, to mniej więcej miałem w głowie. Twój profil w Dupczlandii, który jest przypisany do ciebie, buduje się dynamicznie, ponieważ są sensory, kamery, które widzą, czy ci się to podoba, czy nie. I proponuje ci, jak filmy na YouTubie, kolejne doświadczenia. Ja nawet wiem, skąd my mamy ten pomysł. Oho. Skan stóp. A miało nie być stóp. Coś, ale nie. I wiesz, przymierzaliśmy wtedy buty, coś ci nie pasuje, co wtedy? Zaznaczasz, że ci nie pasuje. Zaznaczasz, że ci nie pasuje i to bierze i następny cykl jest lepszy. Na przykład wtedy... skończysz w 3 minuty i zaznaczasz za długo. No to kurwa, orgazmotron 7200 wchodzi do twojego pokoju. O Boże. Dobra, kończmy to pierdolenie. I na koniec tego wszystkiego, jak już spełni się ta fantazja, Dupczlandia oficjalnie jest otwarta, żniwiarze okazują się prawdą. I mają jądra. Dziękujemy wam za waszą uwagę. Będziemy mieli więcej okazji do nagrywania w najbliższych dniach, więc powinno nie być przerwy, albo powinna być o wiele mniejsza. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Calvin kurwa żyje. Nie, jest niedaleko, jest git. Trzymajcie się. Dobrze, że zaczął padać deszcz, bo właśnie miałem mówić, że idę wziąć prysznic. Pa, pa.